Na świecie w tej chwili wynik 2,30 m lub 2,33 m daje zwycięstwo w każdych zawodach. Także poziom ogólny się obniżył. Natomiast bardzo ciekawą mamy tutaj konkurencję po Mistrzostwach Polski. Zdecydowaliśmy się na start zawodników młodych U18, którzy reprezentować nas będą na Mistrzostwach w Jerozolimie. A więc będą dwie dziewczynki i dwóch chłopców, którzy się już zakwalifikowali. No i będziemy ich mieli tutaj na zawodach. Jak patrzy pan z kolei na te opolskie nasze skoki? No więc właściwie po 2 latach nieobecności wróciła Paulina Wal, która zdobyła brązowy medal na Mistrzostwach Polski, więc to jest taki prawie że sukces. Natomiast ona będzie startowała. Liczymy na to, że poprawi ten tegoroczny rezultat. No i nasza najmłodsza mistrzyni Polski juniorek Katarzyna Kokot, która w ubiegłym roku już skoczyła 180 i Janusz ją przewiduje na wysokie skakanie aż do Paryża. Skoro mówił pan o tym, że 2,30 to będzie dobry wynik, czy to będą skoki, które mogą się pojawić na tegorocznym festiwalu skoków, jeśli chodzi o tych najlepszych? Ja mam nadzieję, że zawodnicy, którzy są tutaj na zgłoszeni do tego startu, legitymują się wynikami powyżej. Natomiast jest pytanie, jak to będzie wyglądało z formą dnia. Moim cichym faworytem jest zwycięzca ubiegłego roku, nasz rodak Norbert Kobielski, który w tym roku prezentuje bardzo wysoką formę. Już skoczył 2,27 i sądzę, że po raz pierwszy w Opolu to pokona tą wysokość 2,30. Jak będzie wyglądał tegoroczny festiwal? 15 za nami. Co zatem na 16 edycję ciekawego przygotowali organizatorzy? No przede wszystkim wysokie skoki, wysokie loty. Opole słynie z tego. Rekordy stadionu to 2 metry pań i 2,40 panów kosmiczne. Mamy nadzieję, że ten skład, który w tym roku przyjedzie, pozwoli zaatakować 2,1. Druga zawodniczka Diamentowej Ligi Horaszenko, 1,99 m, a także tak po cichu Procenko, który 2,40 już ma za sobą, ale będzie pewnie najmocniejszym rywalem Kobielski. Godzina 10 startujemy z 2 konkursami U16, U18, najzdolniejsi młodzi ludzie, ale też duża reprezentacja 8 zawodników i zawodniczek z opolskiego. To najzdolniejsi i najwyżej skaczący. Kończymy o 14.30 dekoracją i formuje się, mamy tutaj dzisiaj małą reprezentację, niewielką, małego olimpijczyka. To najpoważniejsze zawody, jakie mogą być na tej imprezie. Myślę, że nawet chyba ważniejsze niż te skoki. Tak, po 2 latach wracamy, cieszę się bardzo, więc znowu przedszkola numer 26, 30, 51, 54, 55 spotkają się razem z gwiazdami tego festiwalu, będą mogli bawić się z nimi. W krótkich konkurencjach, bo jest w tym roku tylko 3 konkurencje takie stricte zawodowe, czyli jest bieg slalom, jest bieg z pałeczką sztafetową, bieg i przeskok przez płotek. No i potem oczywiście druga część małego olimpijczyka, czyli zabawy z mistrzami. Potem się oczywiście spotkamy na wielkiej dekoracji, wręczamy medale, upominki dla przedszkola, no i tradycyjny torcik będzie dla dzieciaczków. Oczywiście w towarzystwie mistrzów olimpijskich i rekordzistów świata. Władek Kozakiewicz, Jacek Szoła i Urszula Kielan będą razem z nami, a towarzyszył nam będzie multimedalista Dariusz Bednarski, który, że tak powiem, odkopie technikę przerzutową, będzie na miasteczku lekkoatletycznym. Konkursy główne. Godzina 15 zaczynamy uroczystym, krótkim otwarciem. Ekspozycja małego olimpijczyka i równolegle konkurs damski z czołówką krajową, no oczywiście z Horoszenką, która jest wielką gwiazdą. Później o godzinie 17 konkurs męski z udziałem 6 zawodników z zagranicy i myślę, że będzie bardzo, bardzo wysoko. A na co liczymy? Wstęp jest za darmo, więc zakładamy, że kibice dopiszą, bo Opole to potrafi robić. A ja gwarantuję to, że będzie bardzo wysoko i zawodnicy na pewno się o to postarają, ale dużo zależy od naszej publiczności.